Szczerze wam powiem, to brakowało mi ostatnio jakiejś prostej gierki, przy której można się po prostu odburzyć, która nie jest skomplikowana, dlatego postanowiłem, że zagramy dzisiaj w It Steals. Patrzmy na następny Zizowski i dzisiaj po bardzo ciasnych korytarzach, wśród pikseli, będziemy poszukiwać przedmiotów, które pozwolą nam uciec z pewnego tajemniczego miejsca. Ale oczywiście to nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, ponieważ tego miejsca strzeże coś, tak usłyszy, że biegamy, samo zacznie biec, oczywiście w naszym kierunku, żeby zrobić nam kuchu. Dobija się do 10 tysięcy w ciągu najbliższego i będzie więcej szybkich, horrorkowych gierek, bo pamiętajcie, w kwietniu wrzucam filmy codziennie. Teraz rozpoczniemy i zobaczymy, co tu się tak naprawdę dzieje, bo rozumiem, że na shifcie biegamy. Jak tak często będę robił, to coś będzie mnie gonić. Wiecie co, od razu chciałbym wyczuć, jak tutaj to wygląda, więc wiecie, tak co jakiś czas będę sprintował, żeby zobaczyć, co się tak naprawdę zmieni, kiedy będę poruszał się z prędkością więcej niż 5 km na godzinę, ponieważ to chyba rozumiemy jako bieganie, albo przynajmniej truchcik. A mogę iść takim szybkim chodem? Ale jest cicho. Jestem ciekaw, czy to wszystko, co widzę, jest generowane losowo w tym momencie? Czy to jest jakiś schemat stały, że zawsze mam taką samą mapkę? Pytanie, czy to był duch, potwór, czy coś, co mam znaleźć? Taki trochę... To jest taka trochę rozgrzewka przed Dark Deception, gdzie znowu będziemy musieli uciekać przed różnymi stworzeniami i zbierać punkciki. To jest mój pierwszy punkcik w tej grze. Muszę jeszcze zrobić 13, nie będzie chyba tak źle. Cały czas słyszę, jakby coś chodziło po jakichś haszczach, no ale przecież tutaj nie ma żadnych haszczy. Nie ma żadnego dźwięku, który by sugerował, że coś może mi się stać. Są dwa punkciki, widzicie? Tu? Pyk! Tam jeszcze jest jeden? Tu? O, jeszcze jest kolejny! Ja myślę, że to próbuje nie zwabić do jakiegoś konkretnego miejsca, więc... Patrzcie, tego jest naprawdę sporo w pobliżu. Usiedliście tam, tam biegło. Mam wrażenie. To tam było. To tam było. Mam wrażenie, że on kradnie faktycznie wszystkie punkty, które mam zdobyć. Bo tutaj coś było wcześniej, nie? I on to chyba przeniósł. Mogę tutaj stanąć na chwilkę i zastanowić się nad swoim życiem? Halo? O, tam jest, tam widzę, kolejne się świeci. Ale oberwałem to, co teraz mam. Przekichane? Co to w ogóle za potwór miał być? Nie mogę kusnąć i się... To tutaj było! To jest! Chyba mam uciekać od tego! Jaki mam od tego uciec? To jest złe! To jest złe! Zawsze wygrywam. Co? Jak się zląkłem? To miała być prosta gierka, w której zbieram sobie punkciki, a tutaj nie miało być jakiegoś potwora, który powoduje u mnie niepokój. Halo! Już dostaję ataku serca powoli, dobra. Zróbmy inną taktyką to, spróbujmy wszystko przebiec, tak jak się da. Może na niego nie trafimy w tym czasie, ojej. Tam był X, ale on mnie teleportował. Nie wiem, czy on tak może, to chyba tak nie wolno, nie? Teleportowanie graczy to jest oszustwo. Ej, teraz zauważyłem, że im więcej biegam, tym bardziej pikselizuje się, że tak to ujmę, otoczenie. Ale to może dla mnie znaczyć tylko jedno, że im bardziej będzie spikselowane, będę miał mniejszą pewność tego, gdzie tak naprawdę biegnę. Strzeliście go? Czyli się spotkam z nim tutaj. Chodźmy zobaczyć, czy on tam będzie faktycznie. Halo? Oj, dostałem liścia. Chcesz tak ze mną pokrywać? Nie ma problemu. Zobaczymy, kto jest szybszy. Ja myślę... Ej, co jest? Miałem już dość. Ej, ten koleś jest agresywny. Miałem już dość tego biegania. Pewnie po prostu bolą go uszy. Dlatego chciałbym, żeby było cicho. Więc może po prostu zamknę ryj i zacznę zbierać punkciki jak ostatnio, nie? Ostatnio poszło dobrze, mieliśmy ich sporo. Więc spróbujemy jeszcze raz. Usłyszę? Zatrzymam się. Chyba, że znowu da mi takiego losowego liścia. Taki plaskacz, otrzeźwiacz. Ciii. Nikt go nie widzi. Nie widać zagrożenia? To go nie ma. Tak, go się trzymajmy. Mam nadzieję, że... Ojej, i tak muszę iść w tym kierunku. Tu muszę... O, właśnie, trzeba obsadzić. Czy nie ma w pobliżu przypadkiem jeszcze więcej punkcików do zebrania?
Tam się świeci, tam chodźmy może. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy ja naprawdę chodzę szybko, czy nie. Znaczy w sumie chyba ma, skoro... Co to jest napisane? To chyba lubi bawić się jedzeniem, jak dobrze zrozumiałem. Wiecie, w tych pikselach ciężko jest cokolwiek odczytać, ale... Widać, że się lubi bawić jedzonkiem. Nie, to nie było zbyt fajne. To nie było zbyt fajne, no bo on tak postanowił nagle mnie zaatakować i tak wiecie, biegł w miejscu i nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Chciałem się po prostu skulić, płakać i dać się już zjeść. Dobra, lecimy w takim razie znowu sprintem. Może się teraz... Jeju, poważnie to tutaj jest? To powiedzcie mi, że to nie jest... To nie jest to, o czym myślę. Chodźmy może za śladami krwi. Cyk, albo nie, chodźmy tam. Aj! Pikseloza! Może ja mam po prostu określoną ilość czasu na to, żeby to wszystko zebrać. Tak może być, tak może być, tak może być, tak może być! Tak może być! On tutaj był. Tu są piksele. Tu są piksele. Tu są piksele. Więcej pikseli. Jeszcze piksel. Latarka mi się kończy. Ciu, widzicie? Faktycznie chyba tak jest, że on... Ma określony czas na to, żeby mnie dorwać. To może tak być, jeszcze zostało parę. Tu było, ale jeszcze tu gdzieś było. Tu coś było, coś było. Coś było tu, 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 tu i tu. Tu. Dobrze wyczułem. To miało być, śmieszek jakiś mi wysłał. Dobra, czyli jednak najprościej było tak, jak mówiłem na początku. Zbierać wszystko, co się da. Iść za tym, co się słyszy. Może o to w tej grze chodzi, może bym tak samo jak on robić, czyli słuchać tych punktów. Nieważne, jakie piksele się pojawią, jeju, jak YouTube będzie przetwarzał ten film, to chyba mi jeszcze rachunek wyślą za niego. Nie widzę nic na razie, musiałem się uspokoić na chwilę, bo nic nie widać. Dobra, tutaj jest. Tu jest, słyszę. 7. Tu, tu. Tu. Kurczę, teraz dziwnie to wygląda. 4. Ej, on to zabrał! Ty złodzieju cholerny! Widzieliście to? To samo gdzieś poleciało. O nie, uśmieszek, nie. Nie umieranko, nie umieranko, nie mamy umieranka. Jeszcze nie chcemy umieranka. Ej, coś znowu ukradł. Nie, on to kradnie! Ukradł to! Ukradł to, cholerny! Ukradł to, widzieliście, on to ukradł! Ukradł, niebieski się robi, ukradł to! On to ukradł, widzieliście, cholera! Jedno to ukradł, a jedno biegał z tym i nie dorwał. Ała, oberwałem. To był plaskacz przeznaczenia. Nie, 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 nie. Nie widzę go na razie, więc mam nadzieję, że to jest chwila spokoju. No teraz tak naprawdę 7 plaskacz jest po mnie. Ale nie widzę nigdzie tych punktów do zebrania. Czy to mogło być? O tyle dobrze, że wiem na 100%, że można uciec przed tym bydlakiem. Chcę, żeby on wszystko przeniósł. 4 zostały, rozumiecie? 4. Tam były 2... Mi zostały 3 finalnie chyba? Nie, ile? 4? Nie wiem, nie wiem. Da, spróbujemy, ostatni raz. Tym razem na 100% mam nadzieję, że się uda, ponieważ... Taktyka jest taka, żeby przed nim uciekać, tak? No najgorsze jest to, że jak ja będę biegał, to przegram. Jak nie będę biegał, to też przegram. O, znowu tutaj pójdziecie? Tutaj był, przez chwilę, nie? Uruchomił się akurat teraz, serio? Dwa mi zostały, moi drodzy, 2!
jeszcze jedno, proszę, jeszcze jedno. Trzeba się wsłuchać. Jest! 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 Co, jedna gwiazdka, są jeszcze tryby? Co to jest shutter mode? Co? Co jeszcze? Do widzenia, mam nadzieję, że się spodobało. To była właśnie jedna z tych gierek, w których, wiecie, no, chciałem się odmuzyć, chciałem się denerwować i wyszło jak zwykle. Zostawcie łapeczkę w górę dla mnie, bardzo proszę, będę wam wdzięczny. Subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej gierek, w których ten człowiek, ten oto się nigdy nie denerwuje. Cześć!